Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu z serii Narzędziownik eTwinera, które poprowadzi za chwilę nasza trenerka, ambasadorka pani Anna Urbasik. Witam wszystkich Państwa. Dzisiejsze webinarium jak najbardziej będziemy nagrywać i oczywiście zgodnie z tym, co już mamy w standardzie. Dzisiejsze webinarium będzie certyfikowane, tylko niewielka zmiana nastąpiła w związku z Państwa problemami z dostępem do ankiety. Ja bardzo prosiłabym, żeby ostatecznie Państwo pobierali link do ankiety z czata lub z prezentacji, która za chwilę nam się załaduje. Dostęp do ankiety będzie możliwy tylko w ciągu 10 ostatnich minut naszego webinarium, także prosiłabym te osoby, które są zainteresowane certyfikatami o to, żeby wzięły udział w ciągu tych 10 minut. To są dosłownie kilka pytań, które mogą Państwo uzupełnić i odpowiedzieć na nie, żeby to właśnie wykonać w ciągu 10 minut. Niestety nie będzie takiej możliwości, żeby przesłać Państwu link do ankiety w jakiś inny sposób niż poprzez czata, więc proszę, żeby Państwo zwrócili też uwagę, na jakim urządzeniu łączą się z nami, ponieważ słyszeliśmy, że nie wszystkie urządzenia umożliwiają kliknięcie linku. No niestety, jeśli będą Państwo chcieli kliknąć ten link, to prosiłabym, żeby łączyć się z naszym webinarem poprzez urządzenie, które umożliwia Państwu właśnie kliknięcie w taki link. To tak na wstępie chciałam poinformować odnośnie małych zmian i modyfikacji związanych z certyfikowaniem naszych spotkań. Nasza prezentacja za chwilę się załaduje. Ja oddam głos pani Ani Urbasik. Pani Ania dzisiaj zaprezentuje szereg narzędzi, które są związane z quizami i z wykorzystaniem interaktywnej tablicy na swoich lekcjach. Już momencik, tylko sobie wrzucimy jeszcze naszą prezentację. Mam nadzieję, że teraz nam zadziała. Czy Państwo już widzą prezentację? Prosiłabym o informację na czacie. Czy jeszcze nie jest dla Państwa dostępna? To prosiłabym jeszcze o moment, żeby nam się kompletnie załadowała ta prezentacja. Świetnie, mamy prezentację. Widzę, że liczba uczestników nam wzrasta, więc prosiłabym jeszcze raz o weryfikację połączenia. Ja na wstępie pozwolę sobie jeszcze powiedzieć, jak wygląda nasza dzisiejsza agenda spotkania, więc rozpoczniemy oczywiście od wstępu. Później pani Anna Urbasik zaprezentuje narzędzia, które dla Państwa dzisiaj przygotowała. Wykorzystanie tych narzędzi w projektach eTwinning, wykorzystanie ich w lekcjach oraz różne inne zastosowania, które pani Ania nam dzisiaj pokaże. Następnie poprosimy Państwa, żeby Państwo podzielili się swoimi narzędziami do quizów, z których korzystacie, żeby Państwo wypróbowali też te narzędzia, które pani Ania dla Państwa dzisiaj przygotowała. A na sam koniec oczywiście zostanie nam 10 minut na to, żeby odbyć ankietę powebinaryjną i żeby Państwo mogli zadać ewentualnie pytania naszemu prelegentowi. Witam jeszcze raz serdecznie. Mam nadzieję, że pani Ania również jest już z nami. Pani Aniu, czy możemy prosić panią o głos? Witam bardzo serdecznie. Witaj, Jolu. Witam państwa w to poniedziałkowe popołudnie w imieniu swoim Joli oraz Narodowej Agencji Programu eTwinning. Tak jak Jola powiedziała na wstępie, dzisiaj o quizach, które możecie Państwo wykorzystać tak w projektach e-twinningowych, jak i w swojej po prostu prywatnej pracy. Część z Państwa być może uczestniczyła w moich dotychczasowych webinariach, poprzednich webinariach. Część z Państwa być może pierwszy raz towarzyszy webinarium. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, tak jak przy poprzednich, a zaprezentowany dzisiaj materiał przyda się Państwu w pracy. Dla tych, którzy mnie ewentualnie jeszcze nie znają, to tylko kilka słów. Ja uczę w publicznym przedszkolu nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie realizujemy tak projekty programu eTwinning, jak i projekty programu Erasmus. Uczę również języka angielskiego. Tak prywatnie jestem molem książkowym, zwolennikiem ICT w nauczaniu i uwielbiam
podróże. To tyle o mnie. Natomiast coś więcej może o Państwu. Jak masz na imię, z tego co widzę na czacie, to wszystko się wyświetla, więc super. Może skąd jesteś i jakiego przedmiotu uczysz? Fajnie by było wiedzieć, z jakich regionów Polski Państwo jesteście. I ewentualnie jakiego przedmiotu nauczycie? Czy nauczycie się jest więcej w przedszkoli, czy może szkół? W ogóle to mam nadzieję, że wszystko dobrze działa, widać mnie i słychać. Taką mam nadzieję. Jeżeli będzie trzeba, to będę mówić głośniej. Szkoły podstawowe. Edukacja przedszkolna 1-3. Okej, małopolskie. Okej, super. Dziękuję ślicznie za informację zwrotną. Bardzo serdecznie. No to chyba w takim razie powolutku możemy przejść do tego, co dla Państwa przygotowałam. A przygotowałam dzisiaj trzy programy do tworzenia quizów online. Jest to aplikacja QuizViz, jest to aplikacja Jigsaw Planet oraz Learning App. Sama osobiście korzystam ze wszystkich trzech. Tak jak mówiłam, zarówno w projektach e-learningowych, jak i podczas zajęć z dziećmi. Zazwyczaj jako podsumowanie tygodnia i tego, o czym z dziećmi rozmawialiśmy. I sprawdzenia tego, co dzieci zapamiętały właśnie poprzez quizy, co nie da się ukryć, ma większą moc motywacyjną i cieszy się dużą frajdą wśród dzieciaków. Będę dzisiaj Państwu miała okazję zaprezentować na Jigsaw Planet możliwość stworzenia gry Milionerzy, ale to za chwilę. Zacznę od pierwszej aplikacji dostępnej w internecie. Jest to QuizViz. Być może ktoś z Państwa już z tej aplikacji miał okazję korzystać. Platforma umożliwia tworzenie Państwu i umieszczenie na swoich stronach, witrynach na ThinkSpace ciekawych quizów. Jedynym minusem tego programu jest to, iż nie generuje on polskich znaków, więc albo tworzycie Państwo quiz tylko i wyłącznie w języku obcym, bądź pomijacie formę gramatyczną i nie używacie polskich znaków językowych. Program, aplikacja jest jak najbardziej darmowa. Możecie Państwo przeglądać quizy, które stworzyli już inni nauczyciele, bądź możecie stworzyć swój własny quiz. Logowanie na aplikacji na stronie QuizViz jest darmowe, po prostu na Państwa e-mail i hasło. W momencie, kiedy Państwo założycie sobie konto, wszystkie te quizy, które Państwo stworzyliście, zostaną po prostu umieszczone na Państwa koncie i będziecie mogli do takiego quizu zawsze jeszcze raz podejrzeć, go zmodyfikować, podzielić się tym quizem z innymi osobami. Jeżeli Jola podesłała widzę link na stronę QuizViz, jeżeli Państwo możecie, to zachęcam do tego, żeby kliknąć w link i podejrzeć sobie, jak to wygląda strona aplikacji QuizViz. Aby utworzyć taki quiz, klikacie Państwo w przycisk Create a Quiz i od tego momentu po prostu rozpoczynamy Państwo zabawę z tąże aplikacją. To też nam się wyświetli w momencie, kiedy klikniemy w to Create Quiz QuizViz. Zaloguje się taka strona, na której po pierwsze będziecie mogli Państwo dokonać wyboru, czy chcecie, aby quiz, który stworzycie, był publiczny, a więc żeby ewentualnie inni nauczyciele zaglądający na stronę QuizViz mogli go wykorzystać. Czy też Państwo nadacie mu charakter tylko i wyłącznie prywatny, więc będzie on dostępny tylko dla Państwa. Jeżeli dokonacie Państwo wyboru,
Następnie nadajecie swojemu quizowi tytuł i wybieracie typ. Może być to quiz klasyczny, gdzie jedna odpowiedź na pytanie jest prawidłowa, bądź możecie wybrać quiz, w którym będzie to możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi. Jeżeli ustalicie Państwo tytuł, typ quizu, który wybieracie, opisujecie Państwo tak jakby informację zwrotną. Może być to, znaczy nie informację zwrotną, przepraszam bardzo, to co mają uczniowie wykonać. No w tym przypadku to będzie po prostu odpowiedź prawidłowo na pytanie. Krótki opis quizu. Następnie można zaznaczyć kategorię, której dotyczy tworzony przez Państwa quiz. Tagi nie są tutaj wymagane, natomiast dokonujecie Państwo również wyboru poziomu, który nadajecie quizowi, czy to jest poziom prosty, czy to jest średni, czy też jest to może quiz trudny. Następnie możecie Państwo dokonać wyboru ilości pytań. I teraz tak, QuizWiz daje nam możliwość wyboru pytań pomiędzy 7 a 30. Natomiast możecie też Państwo dokonać wyboru ilości odpowiedzi do pytania. Więc mogą być to odpowiedzi 2 do 5 odpowiedzi na pytanie. Jeżeli Państwo już wszystko to nadaliście tytuł, aha, możecie również Państwo do swojego quizu dodać obrazek jakby tematyczny, którego dotyczy quiz. Jeżeli Państwo już to wszystko, że tak powiem, przeklikacie, następnie klikamy w to pomarańczowy przycisk kontynuuj. Jeżeli tego dokonamy, to pojawia się, odsłania nam się kolejna strona i na tej kolejnej stronie tworzycie już Państwo quiz. Jak go tworzymy? Wpisujemy kolejne pytania do quizu, dodajemy odpowiedzi, natomiast poprawną odpowiedź zaznaczamy kropką. Do każdego pytania możecie Państwo dodać ilustrujące je zdjęcie, jeżeli na przykład dzieciom chcecie w jakiś sposób podpowiedzieć, która z odpowiedzi jest prawidłowa. Nie jest to wymóg, jest taka możliwość. Jeżeli to wszystko ustalimy, więc mamy pytania, mamy odpowiedzi, mamy ewentualny obrazek, nasz quiz jest stworzony i to, co nam pozostaje, to save, zapisz quiz. Możemy też quiz oczywiście sobie podejrzeć. Jeżeli zdecydowaliśmy, iż wszystko jest ok, posprawdzaliśmy, czy zaznaczyliśmy te prawidłowe odpowiedzi kropką, klikamy save, zapisz i w tym momencie nasz quiz zostaje zapisany na naszym koncie. No i co możemy teraz z takim quizem zrobić? Po pierwsze możemy w quiz zagrać poprzez kliknięcie w ikonkę play. Możemy też naszym quizem się podzielić. Na trzy drogi mamy do wyboru. Jedna, możemy przekopiować link, który nam się utworzył do quizu. Możemy użyć Gmaila, konta Google itd., itd. Bądź też możemy wpisać adres mailowy, do kogo też ten quiz, komu też ten quiz chcemy udostępnić. Ja bym teraz Jolę ewentualnie poprosiła, żeby przyklikała Państwu link do quizu, jednego z quizów, które stworzyłam na QuizBiz. Quiz dotyczył kosmosu. 2 tygodnie temu podejmowaliśmy z dziećmi temat kosmosu, temat cieszący się dużym zainteresowaniem. I tak jakby na podsumowanie właśnie tygodnia naszych rozmów o kosmosie, po prostu stworzyłam dla dzieci quiz na takie podsumowanie i sprawdzenie tego, co po prostu dzieciaki zapamiętały. Tak jak mówię, dzieciom się to bardzo podoba, natomiast jak możecie Państwo to wykorzystać w projektach e-twinningowych. Możecie na przykład Państwo ustalić razem z partnerami, że każdy z Państw zadaje jakieś pytanie, ustalacie, czego dotyczy quiz,
każdy z Państw ustala jakieś pytanie do quizu. Na przykład w momencie, kiedy się przedstawiamy i nie chcemy, żeby to wyglądało w postaci tylko i wyłącznie prezentacji PowerPoint, gdzie każdy pokazuje, jak wygląda jego kraj i tak dalej, i tak dalej, ale chcemy, żeby dzieci, uczniowie coś zapamiętali, możemy zdecydować, iż każdy z partnerów ma możliwość zadania, znaczy ułożenia jakiegoś pytania z odpowiedziami i potem tworzycie Państwo taki wspólny quiz. Mam nadzieję, że link do quizu działa i wszystko jest w porządku. U mnie działa, w każdym razie u mnie jest quiz jak najbardziej widoczny. Nie wiem jak u Państwa, gdybyście Państwo byli w stanie ewentualnie dać mi jakąś informację zwrotną, czy udało się Państwu przeklikać na poniższy link i podejrzeć quiz o kosmosie. Póki co nie mam informacji zwrotnej, więc trudno mi jest powiedzieć, czy działa, czy nie. Tak jak mówię, u mnie jest widoczny. Próbuję być może dla Państwa przeklikać ten link jeszcze raz. Jakbym mogła prosić o dosłownie minutkę, a Państwo przez ten czas możecie sobie podejrzeć stronę Quizbiz. Zaraz to Państwa puszczę. Już wracam. Zaraz sprawdzimy, czy wszystko działa. Przysłałam Państwu jeszcze raz link. Kłopot z dźwiękiem. Ok, spróbuję głośniej, choć miałam informację od Joli, że wszystko jest w porządku. Niestety nie działa. Przed chwilą. Ale od Pani Bernadety otrzymuję informację, że działam. Spróbuję jeszcze raz w takim razie. O, już działa. No okej, okay. No to super. Świetnie. Tak jak mówiłam, jedyny minus QuizBiz jest taki, iż nie ma polskich znaków językowych. Natomiast, tak jak mówię, można albo go stworzyć w języku angielskim do projektu, bądź po prostu pokusić się o pisanie bez polskich znaków językowych. Tu decyzję pozostawiam Państwu. Wydaje mi się, że... A oczywiście, że w języku niemieckim tak, jak najbardziej. Tak jak mówię, nie ma polskich znaków językowych, czyli naszych on, en, wy i tym podobne, i tym podobne. Natomiast cała reszta jest jak najbardziej ok. Tak jak mówię, możecie Państwo podzielić się tymże stworzonym quizem bądź poprzez udostępnienie linku albo bądź wysłanie e-maila do osób, z którymi Państwo chcecie się podzielić. I teraz moje pytanie do Państwa brzmi raz, czy jest możliwe stworzenie quizu przy użyciu polskim? Tak, już tyle razy podkreśliłam, że myślę, iż każdy zapamiętał. Natomiast QuizBiz, czy wydaje się Państwu na chwilę obecną, że jest łatwy, trudny, sam nie wiem. Jak dla mnie wydaje mi się bardzo intuicyjne i właściwie stworzenie pytania, odpowiedzi, kliknięcie właściwej i quiz mamy, że tak powiem, szybko stworzony. Świetne na podsumowanie zajęć. Bądź gdzieś tam do przemycenia w projektach e-learning. Ok, super. Dziękuję za informację zwrotną serdecznie. To myślę, że w takim razie możemy przejść do kolejnej aplikacji, którą dla Państwa przygotowałam. A kolejna aplikacja to aplikacja Learning App, która daje nam ogromne możliwości.
Część z Państwa już gdzieś tam na początku czatu przekazywała mi informację, iż korzystacie Państwo z Learning App. Tak, dla niektórych znana, dla innych nieznana. Dla tych, których znana, być może powiem coś, o czym Państwo nie wiecie. Dla tych, których nieznana, będzie szansa na to, żeby się z nią zapoznać. To, co Państwu daje aplikacja Learning Apps, to przede wszystkim możliwość przygotowania wszelkiego rodzaju gier, zadań online dla uczniów i z uczniami. Można stworzyć m.in. zadania wielokrotnego wyboru, wykreślanki, puzzle, dobieranie w pary, tak zwane memory, krzyżówki, uzupełnianki, teksty z drukami i wiele, wiele innych rzeczy. To też bardzo pomaga w trakcie tak prowadzenia zajęć z uczniami, z dziećmi, jak i w działaniach projektowych. Jeżeli Państwo znacie, możecie zachęcić szkoły partnerskie do tego, żeby same również być może skorzystały właśnie z aplikacji Learning Apps, albo po prostu wraz ze szkołami partnerskimi wykorzystać Learning Apps do stworzenia jakiejś ciekawej aplikacji, w którą będą mogli uczniowie i dzieci zagrać. Z czego ja osobiście korzystam, to bardzo często z Memory, gdzie razem z partnerami dzieci ode mnie z przedszkola rysują jakieś rysunki z danego projektu, z drugiego kraju umawiamy się również, że tworzą rysunek o danej tematyce i potem gdzieś na tej podstawie tworzymy Memory, na przykład bohaterów z bajek, powiedzmy czerwony kapturek po stronie polskiej wyrysowany, czerwony kapturek po stronie strzelam greckiej wyrysowany i gdzieś tam mamy wspólne memory stworzone na podstawie nie klipartów i obrazków ściągniętych z internetu, ale na podstawie rysunków, które stworzyły po prostu dzieci. No i teraz co daje nam Learning App? Oprócz tego, że możemy stworzyć sami aplikację, możemy w ogóle aplikację przeglądać. Jeżeli na stronie Learning Apps klikniemy sobie przeglądaj aplikację, to w tym momencie otworzy się Państwu strona, na której pojawią się różnego rodzaju kategorie. Kategorie mówiące nam o tym, że pod hasłem angielski, astronomia, biologia itd., itd., stworzone zostały przez innych nauczycieli wszelkiego rodzaju aplikacje Learning Apps, z których możecie jak najbardziej Państwo skorzystać. Być może będzie tak zwany gotowiec, który będziecie Państwo mogli wykorzystać na swoich zajęciach. Warto sobie przeklikać te kategorie, zobaczyć, co w danych kategoriach się pojawia, czy to są gra milionerzy, czy to jest wykreślanka, być może krzyżówka i tak dalej, i tak dalej. I po prostu skorzystać z tego, co już zostało stworzone przez innych nauczycieli. Oprócz tego, że możecie Państwo poprzeglądać poszczególne kategorie, możecie Państwo sobie również ustalić poziom. W Państwa prawym rogu na stronie Learning Apps jest taki suwak, na którym są poziomy. Będzie od tego poziomu podstawowego, czyli tych aplikacji Learning Apps, które są łatwiejsze. Jeżeli Państwo będziecie przesuwali ten suwak, to pojawią się nam wszelkiego rodzaju aplikacje Learning Apps, które będą miały już charakter, że tak powiem, trudniejszy, bardziej wymagający dla uczniów starszych klas. Niektórzy nie wiedzą o tym, że właśnie jest możliwość przeglądania aplikacji i skorzystania z tych, które zostały stworzone. Jest to fajne, czasem przydatne, kiedy potrzebujemy czegoś na szybko i być może jest coś, co będziemy mogli, z czego będziemy mogli jak najbardziej skorzystać. No ale jeżeli uznacie Państwo, że nic nie spełnia Państwa wymagań, możecie się Państwo pokusić o stworzenie swojej własnej aplikacji przy wykorzystaniu Learning Apps. Jeżeli Państwo utworzycie sobie konto na Learning Apps, ono jest jak najbardziej darmowe, wszystko to, co Państwo stworzycie, zostaje zapisane na Państwa koncie.
Ponadto, jeżeli Państwo przeglądacie jakieś aplikacje, możecie sobie tą aplikację skopiować do niej link i ona również zapisze się na Państwa koncie, więc nie musicie na nowo przeszukiwać, tylko po prostu się u Państwa na koncie zapisze. Przeszliśmy przez przeglądaj aplikację, spróbujemy więc pokusić się o tą twórz aplikację, żebyście Państwo mogli zobaczyć, jak to działa. Ja pokażę na przykładzie milionerów. Cały Learning Apps jest w języku polskim, więc to nam bardzo ułatwia sprawę, jeżeli chodzi o tworzenie wszelkiego rodzaju aplikacji, gdyż po prostu nam Learning Apps podpowiada, co tak naprawdę mamy zrobić, żeby stworzyć daną grę, dane memory czy daną krzyżówkę. Jeżeli zamiast przeglądaj aplikację klikniemy w stwórz aplikację, to wyświetlą nam się możliwości. I tak jak mówiłam, mogą być to pasujące pary, może być to tekst jednokrotnego wyboru, zadanie z luką, odsłoń obrazek, milionerzy, możecie Państwo stworzyć krzyżówkę, wyścigi konne, memory i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli Państwo zdecydujecie się na wybór którejś z tych możliwości, po prostu daną możliwość, to co Państwa zainteresuje, klikacie. Ja dziś dla Państwa kliknęłam w milionerów. Nie ukrywam, że dzieciaki lubią to. Być może dlatego, że milionerzy są grą dość popularną i gdzieś tam w domach przez uczniów i dzieci oglądają. A w momencie, kiedy mają sami możliwość zagrania w taką grę, jest to dla nich takie bardzo motywujące i napędzające. No i jeżeli klikniemy w owych milionerów, to robimy kroki, które kolejne, przez które z Państwem przejdę, żebyście Państwo mniej więcej wiedzieli, na czym też ta aplikacja Learning Apps i milionerzy polegają. Pierwsza rzecz, którą Państwo robicie, to po prostu nadajecie swojej aplikacji tytuł. Tytuł, czyli to, czego dany quiz gra milionerze akurat będzie dotyczyła. Jeżeli dokonacie Państwo wyboru tego tytułu, nazywacie ową aplikację. Kolejna rzecz, którą Państwo robicie, to opis polecenia typu odpowiedź prawidłowo na zadane pytania, wybierz prawidłową odpowiedź, gdyby było to memory, to znajdź pasujące do siebie obrazki, przy krzyżówce rozwiąż krzyżówkę, i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz, która pojawia się w przypadku aplikacji Milionerze, to po prostu pytania w grze. I teraz Państwo wpisujecie pytanie, następnie wpisujecie Państwo prawidłową odpowiedź, no i nieprawidłowe odpowiedzi, gdyż uczniowie będą musieli wybrać spośród czterech. Ta jedna będzie tą, w której wygrają 500 zł i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak przejdziecie Państwo od pytań bardzo łatwych, poprzez pytania łatwe i tak dalej, i tak dalej, po pytanie bardzo trudne, czyli pytanie o milion. Jeżeli to wszystko Państwo sobie już przeklikacie, kiedy Państwo ustaliliście pytania, kiedy wpisaliście odpowiedzi i tą jedną prawidłową. Kolejny krok dla Państwa to wpisanie informacji zwrotnej, czyli w momencie, kiedy uczniowie przejdą przez wszystkie pytania, odpowiedzą na nie prawidłowo, no to informacja zwrotna typu świetnie, znalazłeś prawidłowe rozwiązanie, gratuluję i tym podobne. Decyzja należy do Państwa, jakie też będzie brzmienie owej informacji zwrotnej dla uczniów. Stworzoną przez siebie aplikację możecie Państwo po pierwsze podejrzeć. Klikacie sobie Państwo po prostu zobacz podgląd i zakończ. Jeżeli podgląd Państwu odpowiada, wszystko jest ok, pytania się pojawiają, odpowiedzi się pojawiają, po prostu zapisujecie Państwo stworzoną przez siebie
aplikację i macie Państwo stworzoną grę Milionerzy, czy też Memory, Krzyżówkę i tym podobne, to co nam oferuje Learning App. No i co możemy też z tym zrobić? Na podstawie tej aplikacji, którą Państwo stworzyliście, możecie utworzyć podobną aplikację, czyli, że tak powiem, kształt tejże aplikacji macie. Jeżeli będziecie chcieli stworzyć kolejną grę Milionerzy, po prostu na szablonie tej, którą utworzyliście, możecie stworzyć kolejną. Możecie Państwo zdecydować, czy aplikacja, czy stworzona przez Państwa gra będzie prywatną aplikacją, czy też aplikacją publiczną. Jeżeli publiczną, no to trafi ona do tych kategorii, z której i ewentualnie inni nauczyciele będą mogli z tejże aplikacji przez Państwa stworzonej skorzystać, bądź nadajecie Państwo jej charakter tylko i wyłącznie prywatnej aplikacji. Aplikację możecie Państwo zawsze zmodyfikować, czyli zmienić pytanie i tym podobne. I jak możecie Państwo aplikację wykorzystać? Learning Apps generuje nam bezpośrednio link do aplikacji, to jest jedna rzecz. Generuje nam link również do wersji pełnoekranowej i generuje nam również kod HTML-a, kod do osadzania na stronach internetowych bądź też na TwinSpace'ie i generuje nam również kod QR kod, który też jak najbardziej można, z którego jak najbardziej można skorzystać. I właściwie, jeżeli chodzi o milionerów, to czy też o Learning App, to jest to. Program, narzędzie bardzo intuicyjne, podpowiadające nam, ponadto w języku polskim. I jak to wygląda? No, a jeżeli chodzi o milionerów, to wygląda to mniej więcej tak. Tutaj akurat dzieci z przedszkola podczas rozwiązywania milionerów po tematyce związanej z kontynentami i z zwierzętami na różnych kontynentach itd., itd. Znowu po tygodniu zajęć po prostu dokonaliśmy takiego podsumowania i sprawdzenia tego, co zostało zapamiętane. Duża radość, dużo uśmiechu, mówię tak bardzo motywujące i przynoszące dzieciakom dużo radości. Co jeszcze? Jeżeli dzieci zaznaczą nieprawidłową odpowiedź, no jak to w milionerach nie brniemy dalej, nie zdobywamy kolejnych pieniędzy, natomiast możemy zagrać jak najbardziej jeszcze raz. I to, co osobiście bardzo lubię, to, iż pytania, znaczy odpowiedzi się mieszają. Więc to nie jest tak, że dzieci zapamiętają, że pierwsze pytanie i odpowiedź na pierwsze pytanie to A czy tam B, ponieważ w tym momencie Learning Apps nam miesza, zamienia nam miejsce występowania prawidłowej odpowiedzi przyporządkowaną literkę i po prostu nie ma pamięciówki, tylko dzieci znowu kolejny raz muszą wykazać się prawidłową odpowiedzią. Tak jak mówię, dużo frajdy. Osobiście z Learning Apps dość sporo korzystam w trakcie realizacji projektów i e-twinningowych. Tak jak mówię, bardzo fajnie sprawdzają się memory tworzone na podstawie obrazków dzieci. Ponieważ korzystając z Learning Apps, możecie Państwo korzystać z klipartów dostępnych na Learning Apps, bądź możecie po prostu Państwo skorzystać z klipartów tych, które Państwo macie w zasobach swojego komputera, bądź też, tak jak mówię, można wykonać zdjęcia czy też skan tego, co dzieci przygotowały i taką aplikację stworzyć na podstawie tego, co same stworzyły dzieciaki, uczniowie, co cieszy się jeszcze większą popularnością, kiedy dzieci widzą, że to, co same stworzyły, przełożyło się na aplikację internetową, czego same mogą po prostu
tam skorzystać. Mam nadzieję, że zachęciłam Państwa do skorzystania z Learning App. Tak jak mówię, skupiłam się tylko i wyłącznie na milionerach, natomiast możliwości Państwo macie ogromne. W przypadku na przykład Memory możecie Państwo stworzyć pasujące obrazki na podstawie tylko i wyłącznie obrazków, ale możecie Państwo w przypadku języka obcego pokusić się o stworzenie Memory, gdzie jeden obrazek to będzie, jedno z kart Memory to będzie obrazek, a drugie to na przykład słowo w języku obcym. I na tej podstawie Państwo sprawdzicie, czy dzieci, uczniowie dopasują obrazek do prawidłowego słowa. No i to, co tutaj właśnie Pani Bernadeta mówi, że korzystała tutaj z cudzysłowie z gotowców, ale jak najbardziej można samemu układać pytania. Jeżeli Państwo zaczniecie korzystać z Learning Apps, zobaczycie, że to nie zajmuje dużo czasu, natomiast jak najbardziej staje się bardziej atrakcyjne. Tak, Pani Aniu, Wisielec jest atrakcyjny, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że nazwa Wisielec nie jest zbyt edukacyjna, ale tak, jest to bardzo fajne też na wykorzystanie na zajęciach języka choćby obcego. Jak najbardziej. Tyle chyba o Learning App. Zachęcam Państwa, żebyście Państwo po prostu na spokojnie któregoś popołudnia czy wieczoru przyjrzeli sobie to, co nam Learning App oferuje i być może skusicie się Państwo na to, żeby skorzystać to bądź w projektach, bądź właśnie podczas swoich zajęć z uczniami, do czego serdecznie zachęcam. Gdybyście Państwo teraz uprzejmie kliknęli w link, który Jola zaraz, o Jola już udostępniła link, jeżeli Państwo klikniecie w poniższy link, spróbujcie Państwo odpowiedzieć na pytania, podzielić się na czacie informacją, czy udało się zostać Państwu milionerami. Tak jak mówię, gdzieś na samym też to sprawia nam troszeczkę frajdy, jeżeli umiemy przebrnąć przez kolejne pytania. Chciałam Państwu pokazać, że jest to takie motywujące. Więc Jolu, jakbyś jeszcze raz przeklikała, ok, serdecznie Ci dziękuję. Milionerzy będą dotyczyły, quiz będzie dotyczył, zdradzę może już teraz, zanim Państwo klikniecie, dotyczył i twinningu i tego, co Państwo wiecie na temat e-twinning. Być może uda się Państwu owy milion zdobyć. Tak jak mówię, byłabym wdzięczna za jakąś informację zwrotną, czy Państwu udało się być może zdobyć milion i odpowiedzieć prawidłowo na pytania. Zachęcam do zabawy. Właśnie pytanie Joli, czy link przegrała? Pani Edyto, przegrała Pani. Przykro mi. Być może, znaczy chciałam powiedzieć, że może powie Pani, znaczy napisze mi Pani, którego pytania, które pytanie Pani nie przebrnęła, ale nie mogę zdradzać właściwie odpowiedzi. Ale widzę, że to Pani, którą udało się wygrać milion. To mnie bardzo cieszy. Ok, super. Ekstra. Pani Aniu, nic z tego, nie posiadam miliona. Ok, super. Ok, większość z Państwa zostało milionerami w poniedziałkowe wiosenne popołudnie. Ok, super. Nie wiem, czy Państwu sprawiło to frajdę. Ja sama jak rozwiązuję z dziećmi milionerów, to sama mam z nimi frajdę i oczekuję, czy im się
Szanowni Państwo, tradycyjnie mamy niewielki problem ze sprzętem. Mam nadzieję, że Pani Ania zaraz wróci do nas. Proszę o cierpliwość. W międzyczasie zachęcam Państwa do udziału w najbliższym seminarium, na które jeszcze posiadamy wolne miejsca. Jest to seminarium w Częstochowie. Jeśli nikt z Państwa jeszcze nie był na seminarium kontaktowym, krajowym seminarium kontaktowym, więc dla nauczycieli z Polski, to zachęcam do udziału. Pani Ania już wraca do nas. Mam nadzieję, że za chwilę będą Państwo ją widzieli i słyszeli. A ja wkleiłam Państwu link do udziału w seminarium w Częstochowie. Zachęcam wszystkich Państwa, jeśli nie byli Państwo jeszcze na takim seminarium. Pani Aniu, jest Pani z powrotem z nami. Witam. Widać mnie. Nie wiem, Jolu, co się stało. Bardzo Państwa przepraszam, ale nie mam pojęcia. Po prostu straciłam, że tak powiem, dostęp do urządzenia. Także już od... Tak. Ale już jest. Mam nadzieję, że mnie widać, słychać i wszystko jest ok. Ok, super, świetnie. Nie wiem, czy zostało usłyszane to, co powiedziałam na samym końcu, że ja się zawsze sama osobiście też dobrze bawię przy milionerach razem z dziećmi i zawsze też oczekuję, czy mi się uda, czy się nie uda. Więc jak to, tak jak mówię, jest to świetne na jakieś podsumowanie. Podsumowanie zajęć tygodniowych czy jakiejś tematyki. Mam nadzieję, że Państwa zachęciłam do tego, żeby z Learning Apps skorzystać na swoich zajęciach czy też projektach i zachęcać swoje szkoły partnerskie do tego, żeby też jak najbardziej być może podczas jakiejś burzy mózgów wymyślicie Państwo, do czego owych aplikacji można użyć. No i to, co zostawiłam dla Państwa na sam koniec, to aplikacja Jigsaw Planet. Aplikacja i strona, dzięki której możecie Państwo utworzyć interaktywne puzzle. To, co starczy jedynie zrobić na Jigsaw Planet, to przesłać zdjęcie, z którego chcecie Państwo stworzyć puzzle, wybrać ilość elementów, wybrać to, jakie puzzle będą miały kształt, a tak naprawdę całą resztę zrobi za Państwa program Jigsaw Planet. Otrzymujemy takie puzzle, interaktywne puzzle, które natychmiast mogą przez Państwa zostać użyte. Układanki są zapisywane na Państwa koncie, jeżeli zdecydujecie się Państwo na utworzenie konta na Jigsaw Planet. Dostępne są poprzez adres, który możecie Państwo osadzić tak na stronie internetowej, jak i na blogu, czy też na TwinSpace podczas realizacji projektu. I znowu co Państwo mogą zrobić? Możecie Państwo znowu skorzystać bądź z gotowych clipartów i stworzyć puzzle na podstawie gotowego cliparta, gotowego obrazka, gotowego zdjęcia ściągniętego z internetu, ale o ile ciekawsze jest, kiedy wykorzystacie znowu Państwo te rysunki, które zrobiły dzieci. Na podstawie rysunków dzieci Państwo stworzycie puzzle. I znowu tutaj przy projektach można zachęcić szkoły partnerskie, że być może pojawi się jakiś pomysł na to, żeby stworzyć jakieś obrazki, z których Państwo po prostu wykonacie puzzle. My gdzieś, ja gdzieś też tam osobiście w swoich projektach wykorzystałam Jigsaw Planet, stworzyliśmy po prostu flag poszczególnych szkół partnerskich. Stworzyliśmy puzzle, dzieci musiały ułożyć flagę szkoły partnerskiej, z którą współpracowaliśmy, bądź ewentualnie była to mapa danego państwa. Tutaj pomysły tak naprawdę są różne. I znowu to jest fajne na Jigsaw Planet, to tak jak w przypadku Learning App, możecie Państwo przyglądać puzzle, które zostały już stworzone, a wybór jest przeogromny. Podczas dnia kota w przedszkolu, właśnie przeglądając i wpisując hasło koty,
wyskoczyło mi około 100 fuzji, które różniły się tak naprawdę, które różniły się po prostu obrazkiem, ilością użytych elementów. Natomiast jeżeli Państwo uznacie, że chcecie właśnie stworzyć swoje własne puzzle, właśnie na podstawie tych obrazków stworzonych przez dzieci, to zakładacie Państwo konto i klikacie Państwo zamiast przeglądaj stworzone puzzle, to stwórz swoją własną układankę, swoje własne puzzle. I co tak naprawdę trzeba zrobić? Trzeba wskazać ścieżkę do własnego zdjęcia na komputerze, czyli obrazek przeglądaj, odeślę nas w tym momencie do naszego komputera. Tam, gdzie sobie obrazek zapisaliśmy, tam klikamy. Obrazek zostaje dodany w tym momencie. Nazywamy te nasze puzzle, tą naszą układankę. Co robimy kolejne? Mamy elementy. I teraz tak, mogą to być, przesuwamy suwakiem od łatwych do trudnych i po prostu wyskakuje nam ilość puzli, które złożą się na naszą układankę, od tej mniejszej ilości do tej trudniejszej, większej ilości. Jeżeli Państwo zdecydujecie się już na ilość puzli, które będą tworzyły naszą układankę, wybieracie Państwo kształt, a kształty są przeróżne, od tych takich podstawowych, do których jesteśmy najbardziej przyzwyczajeni, poprzez takie dziwne, ciekawe kształty, które naprawdę cieszą dzieciaki i cieszą uczniów, bo są takie dość niestandardowe. Kiedy Państwo już dokonacie wyboru kształtu puzzla, możecie Państwo oznaczyć tagi, ale nie jest to wymagane. No i co? I klikacie Państwo, nie jestem robotem, a następnie stwórz. I że tak powiem, macie Państwo gotową układankę. Czyli tak jak mówię, wybieramy obrazek, nadajemy układance nazwę, wybieramy ilość elementów i wybieramy kształt naszej układanki i klikamy stwórz. I w tym momencie Jigsaw Planet generuje nam po prostu układankę i czekamy na efekt. A jak wygląda efekt? No, wygląda mniej więcej tak. Tak jak mówiłam, pojawiło się przy dniu kota, pojawiło się. Mam nadzieję, że to narzędzie Państwu się spodobało. Co prawda nie jest to typowy quiz, bardziej może układanka, konkurs, gra dla dzieci, ale w młodszych klasach wydaje mi się być idealnym narzędziem. Przepraszamy jeszcze raz za problemy. Prawdopodobnie pani Anna również może ma burzę w swojej okolicy. Zaraz pewnie do nas wróci. Powolutku będziemy już kończyć nasze spotkanie. Mam nadzieję, że pani Ania będzie mogła szybciutko podsumować swoje narzędzia, podsumować oczywiście to, co z Państwem dzisiaj tutaj zaprezentowała Państwu. Pani Aniu, jest Pani już z nami? Super. Przepraszamy jeszcze. Jestem. Powiedziałabym do 3 razy sztuka, ale wolałabym już nie, naprawdę. 2 na 10 wystarczy. Także bardzo znowu przepraszam. Absolutnie nic nie zrobiłam. Najwyraźniej dzisiaj sprzęt mnie po prostu nie lubi. Ale już jestem. Zdążyłam usłyszeć, że ma nadzieję, że zdążę podsumować. Tak, przechodzę do meritum. Tak jak powiedziałam, efekt wygląda w ten sposób. Puzzle są pełnoekranowe. Dzieciaki po prostu mają fajne z tego, żeby po prostu takie puzzle stworzyć. Zazwyczaj korzystam z mniejszej ilości elementów. Dlaczego? Nie dlatego, że dzieciaki nie potrafią, bo one naprawdę potrafią. Natomiast chcę, żeby jak największa ilość dzieci mogła podejść do tej tablicy i owe puzzle ułożyć. Więc jeżeli tych elementów będzie 6-8, one sobie dość sprawnie, szybko na tym działają i jest ta możliwość, że drugie, trzecie, czwarte dziecko po prostu do tych puzli nam podejdzie. Ewentualnie możecie Państwo pokusić się o większą liczbę elementów i po prostu zapraszać kolejne dzieci do tego, żeby nam tą układankę ułożyły. Dzieciaki to lubią, jest to fajne, mają też przy tym dużo, dużo zabawy, dużo radochy. Także dlaczego nie? Jeżeli jest taka możliwość,
to korzystajmy. Chyba z mojej strony właściwie to wszystko. Przedstawiłam Państwu trzy, tak jak mówię, QuizBiz, Learning Apps i Jigsaw Planet. Mam nadzieję, że zachęciłam Państwa do tego, żebyście sobie na spokojnie przejrzeli i zdecydowali się, czy wykorzystacie wszystkie trzy aplikacje, czy być może któraś Państwu bardziej się podobała. Z mojej strony to chyba wszystko, ponieważ chciałabym oddać jeszcze głos Joli, bo wiem, że Państwu ma jeszcze tam parę rzeczy do przekazania. Więc Jolu, jeżeli chodzi o mnie, to ja serdecznie dziękuję i przekazuję, że tak powiem, głos Państwu. Mam nadzieję, że się podobało i Państwo jak najbardziej Dziękuję. zgodzili. Dziękuję Dziękuję serdecznie, serdecznie Aniu. za spotkanie. Tak jak Ania powiedziała, to były trzy najciekawsze narzędzia, z których korzysta na co dzień. Pani Ania pracuje w przedszkolu z młodszymi grupami, więc narzędzia wydają się idealnie dopasowane do młodszych grup. A my tutaj wspólnie z panią Anią chciałybyśmy zadać pytanie jeszcze na koniec państwu. Z jakich narzędzi państwo korzystają? Bo wiem, że pewnie tutaj są nauczyciele i klas starszych, i młodszych. Spróbujmy zrobić taką wspólną tablicę z narzędziami. Prosiłabym, żeby Państwo teraz weszli na jedno z narzędzi, które również przydaje się do burzy myśli, do wykorzystania w trakcie lekcji. Nazywa się ono Answer Garden. Prosiłabym o odpowiedzi, z jakich Państwo narzędzi korzystacie na co dzień. Proszę wejść w link, który jest teraz wyświetlany na prezentacji. Wpisać jedno z tych narzędzi. Ja za chwilę postaram się udostępnić mój ekran i pokazać Państwu, jak pięknie te narzędzia się nam pokazują na ekranie. Już spróbujemy to zrobić. Momencik. Mam nadzieję, że mi również zadziała. Wszystko tak jak u Pani Ani. Okej. No niestety nie będę mogła udostępnić tego Państwu w tej chwili, ale postaram się zrobić to zaraz po naszym webinarze. Takie zestawienie pojawi się na zakładce wydarzenia na eTwinning Live, gdzie podzielimy się z Państwem wynikami tej króciutkiej ankiety związanej z różnymi narzędziami, z których Państwo korzystają. Dziękuję, jeśli udzielili Państwo takiej odpowiedzi. Ja już widzę, że najpopularniejszym oczywiście z narzędzi jest Kahoot, dlatego tutaj pozwoliliśmy sobie go pominąć, ponieważ już większość nauczycieli korzysta z tego narzędzia. Obiecana ankieta na zakończenie. Jeśli Państwo chcieliby się skontaktować z Panią Anią Urbasiek, to zostawiam jeszcze do niej namiar mailowy. Można do Pani Ani pisać, kontaktować się z nią, tak jak powiedziałam, jest ona trenerką i ambasadorką eTwinning, więc z chęcią przyjedzie do Państwa szkoły. Ja natomiast udostępniam już Państwu w czacie ankietę i będę tu z Państwem przez dosłownie 10 minut po to tylko, żeby Państwo byli w stanie uzupełnić tą ankietę i zdobyć certyfikat. Więc prosiłabym o kliknięcie w link z czata lub w link, który za chwilę pojawi się na ekranie. Materiały oczywiście znajdą Państwo na stronie naszego wydarzenia do tygodnia czasu od wydarzenia w zakładce pliki. Analogicznie będzie z nagraniem, będzie ono dostępne na kanale YouTube. Teraz prosiłabym, żeby Państwo skupili się na króciutkiej ankiecie związanej z naszym dzisiejszym spotkaniem i odpowiedzieli na kilka pytań.